Cześć moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym filmie. Twój jedno ślad zanim zepsujesz. To dzisiaj mamy, jak widzicie, coś większego się trafiło. BMW K1200R Sport 2007 rok. Co mamy do roboty? Musimy wymienić sprzęgło w tym potworze. Więc no co, starcze sprzęgła do wymiany, oczywiście uszczelka też. Olej już częściowo spuściłem silnika, więc przystąpimy do demontażu tutaj wszystkich śrub, ja to otworzę. Pokażę Wam, jak to w środku wygląda, żebyście mogli się z tym zapoznać na przyszłość i osoby, które chciałyby to w własnym zakresie robić, a czułyby się na siłach, oczywiście mogą to zrobić sami. Link do tarcz sprzęgłowych do tego motocykla macie pod filmem, można go u nas w sklepie zakupić bez problemu. I to by było na tyle. To ja to otwieram po prostu i będę pokazywał, co mamy w środku. Jak widzimy moi drodzy, zdjąłem już pokrywę sprzęgła, kosza sprzęgłowego. Jakie elementy tu widzimy? Ślizgacze łańcucha rozrządu. Łańcuch rozrządu cały układ napędowy tego łańcucha. Można przy okazji sprawdzić sobie stan łańcuszka. Ten łańcuch jakiś tutaj luźny mi się wydaje, ale spróbujemy potem jeszcze przekręcić tym silnikiem i zobaczymy, co się będzie działo, bo jak wiecie, on powinien być naprężony. Chyba że odbiło w tamtą stronę i łańcuch się poluzował przy wyłączaniu silnika. Ale do tego dojdziemy później, ponieważ teraz się zajmiemy sprzęgłem samym. I co my tutaj mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć śrub na klucz imbusowy 4 mm. Ten docisk można wyjąć bez problemu i sobie położyć z boku. Musicie pamiętać, że w tym miejscu mamy jedną krótszą śrubę, więc pamiętajcie, żeby nie pomylić kolejności. Ja sobie te śruby posegregowałem. Jak mi się uda pokazać, to Wam pokażę w takiej kolejności, że tutaj mam wszystkie śruby o jednym rozmiarze. Większość tych śrub ma jeden rozmiar, jedną długość, a ta jedna śruba jest krótsza od wszystkich. Ona się znajduje w tym miejscu. Tak to wygląda. No i potem cztery śruby trzeba odkręcić, żeby zdjąć po prostu tłoczek popychacza. Nie widać, teraz widać. Tłoczek popychacza sprzęgła, który nam tutaj wysprzęgla, prawda, wysprzęglika. Jeśli chodzi o olej, moi drodzy, oleju całego z silnika nie musimy spuszczać, ponieważ resztę oleju mamy tutaj w zbiorniku u góry. Tu jest cały zasobnik. Więc spuszczamy tylko to, co jest tutaj w misce olejowej na dole. Oddalę kamerę, żeby było widać lepiej. Spuszczamy to, co jest tutaj w misce olejowej. Ten poziom nam się na tyle obniży, że najniższym punktem to jest spust oleju, więc tutaj nam nic nie wycieka. Oczywiście pamiętajcie, no wiecie, to są motocykle markowe, bardzo precyzyjnie wykonane wszystko jest. Ta uszczelka wygląda jak nowa, ale mimo wszystko uszczelkę trzeba wymienić na nowo, moi drodzy. Ja zostawiłem linki pod filmem do tarcz sprzęgłowych oraz tarcz sprzęgłowych z przekładkami. Są one do kupienia na zamówienie w naszym sklepie. Powiem tak, uszczelek już brakło. Kupiłem ostatnią uszczelkę, w hurtowni mam zaznaczone na czerwono, więc tych uszczelek nie ma. Więc no, uszczelki nie wystawiałem, ale jeśli się tylko pokaże uszczelka, będzie można ją zakupić. Więc tak, no jeśli już nie macie tej uszczelki, no to trzeba zamówić oryginał z BMW. Ewentualnie możecie się pokusić o ryzyko zamontowanie starej uszczelki. Też czasem jest tak, że tą uszczelkę zamontujecie i ona będzie trzymała, ale nie zalecam. W takich motocyklach naprawdę nie oszczędzajcie, to nie jest Chińczyk czy coś takiego, bo w Chińczyku to nawet też trzeba te uszczelki wymieniać, no ale czasami można użyć silikonu, no. Ale w granicach rozsądku, moi drodzy, chociaż nie wszystkich Chińczykach można silikon z prawej strony stosować, z racji tego, że uszczelka ma specjalne kanały, takie, które zatyka i tamtędy wędruje olej. Więc taką uszczelkę zawsze wymieniajcie, pamiętajcie. No chyba że jest sytuacja taka, że tej uszczelki nigdzie nie macie, no to zakładacie starą, no i sprawdzacie, że tak powiem, czy ta uszczelka nie cieknie. Można tak zrobić, ale nie zalecam. Dobra, ja teraz biorę klucz, odkręcę sobie te śruby, powinno nam tutaj wszystko zejść. Zobaczymy, jak wygląda sprawa z tymi tarczami.
Nie mam jeszcze serwisówki do tego motocykla, więc trudno mi powiedzieć o grubości tarcz. Klient kazał wymienić tarczę z racji tego, że on to sprzęgło już przy samym końcu bierze, więc jest opcja, że to sprzęgło już jest wypracowane, bo po prostu no, bierze na samym końcu. Może mieć tendencję do obślizgiwania. Dobra, ja sobie przygotuję odpowiednie narzędzia, klucze i odkręcamy. Powietrze nam się dopompowało, spróbujemy to teraz odkręcić. Pierścień się odpiął, ale to wszystko do ogarnięcia. Ok, zdejmujemy nakrętkę, moi drodzy. Pamiętajcie, tutaj wszystkie tarcze są takie same. Tak, nowe tarcze nie mają miejsca na gumki, tak jak mają tutaj te oryginalne tarcze. Bo te dwie, trzy tarcze mają takie, cztery tarcze nawet mają gumki. Tak mówię, no, mi się wydaje, że to jest po to, żeby tarcze nie stukały o kosz przy ruszaniu, czy tam zwalnianiu gazu, wiadomo. Każdy producent, moim zdaniem, dąży do doskonałości. To musi być jak najlepsze i jak najcisze. Dobra, kosz już umyłem, więc zacznę zakładać tarcze. Zacznę od pierwszej tarczy. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie tarcze wymoczone są. Całą dobę się moczyły. Więc zakładam tarczę pierwszą. I po kolei przekładki. Przekładki są czyste, więc nie będę ich mył. Są w idealnym stanie. Myślę, że wszystko będzie ok. Ok, poskładam kosz i wracam do Was. Jak widzicie, moi drodzy, przy zakładaniu tych tarcz już powstał pierwszy problem. I już prawdopodobnie wiem, dlaczego ta tarcza, jak widzicie, ta tarcza uszkodzona, ona w większości jest w jednym miejscu wypracowana, jak widzicie, prawda? Tu jest ok, ja to wytrę. Tutaj jest ok, ale tutaj już mamy sam metal. To znaczy, że coś nie dociskało w tym sprzęgle, tak? No i wszedłem na to, że ten jeden ząb tutaj, to ten wpust, po prostu jest ciasny. Jak i te wszystkie tarcze próbowałem już oryginalne, tak i nowe tarcze nie chcą mi przejść przez ten wpust. Po prostu na początku wchodzi, dlatego ta była tutaj, o. Nawet tutaj jest ciasto, powiem Wam szczerze, nie powinno tak być, bo ta tarcza powinna wchodzić bardzo luźno. Tak, o, zobaczcie. Jest po prostu problem tutaj. To nie wynika problem z tarcz, że są źle zrobione, bo powiem Wam szczerze, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby tarcze firmy TRW były walnięte. Tylko jest problem gdzieś z koszem sprzęgłowym w tym motocyklu. Albo ktoś coś, nie wiem, walnął młotkiem, uderzył, jest przesunięcie jakieś tutaj. Ponieważ no tutaj te rowki są za małe. Dziwi mnie to bardzo, powiem szczerze. O, tu wchodzi do tego momentu i dalej ta tarcza nie chce wejść, a powinna wpadać sobie swobodnie do kosza. Zresztą to jest wiadomo, że to powinno być tak, że ta tarcza powinna tutaj sobie pracować. Jest tutaj, o, zaciśnięta. Co zostaje? No, wychodzi na to, że musiałbym każdą tarczę szlifować, prawda? No ale sorry, no, jak możemy tarczę szlifować, skoro są fabrycznie zrobione do tego modelu silnika? Tu tylko jeden ten fres, który tutaj mamy, ten wypust w koszu, ten kanał, nie chce nam tej tarczy tutaj bardziej przesunąć, prawda? Wygląda na to, jakby ten jeden kawałek był gdzieś walnięty, przesunięty. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Wyciągnę ten kosz na stół, zrobię jakieś pomiary z odmiarką, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Sprawdzimy tutaj dokładnie, czy ktoś gdzieś czymś nie uderzył, bo też się tak może zdarzyć. Ewentualnie delikatnie pilnikiem podszlifuję tutaj, żeby to zaczęło mi pracować gładko. No bo tak mówię, zakładając nową tarczę w ten sposób jak tamte, nie ma to większego sensu, powiem Wam szczerze, dlatego że no, będą się robiły jaja. Dobra, ja ten kosz demontuję, umyję go sobie na stół, zobaczę, co da się zrobić. Tak, jestem już po pierwszych pomiarach, moi drodzy. Wszystkie, które mierzę tutaj, te szczeliny, mają powyżej 14 mm szerokości. Tarcze tak samo, mają 14 albo poniżej 14. Do 14, jak widzicie, mm. Widać to. A tutaj w tym jednym miejscu ten kosz ma... zaraz, gdzie to było tutaj? 13,56. Tutaj i w tym miejscu.
Powiem wam szczerze, nie wiem jak to się dzieje, jak to się stało. Coś tutaj musiało mieć na to wpływ, albo uderzenie jakieś. Poza tym raczej będę miał niemiłą informację dla właściciela tego motocykla, bo ten kosz sprzęgłowy jest do wymiany. Można powiedzieć, że to jest taka dwumasa, jak w samochodzie. To jest taka specjalna zębatka, którą naciągamy, ona się zazębia. I ona powoduje wytracenie tych wszystkich wibracji też. Ale po naciągnięciu sprężyn, te sprężyny są dalej, zobaczcie, luźne. One nie powinny takie luźne być. Nawet są uszkodzone, jak widać, w środku. Nie wiem, czy to będzie widać. Taki kawałek, jakby był uszczerbiony, gdzieś by je coś ugryzło, albo coś wpadło. I wszystkie te trzy główne sprężyny są tak samo uszkodzone, więc wydaje mi się, że ten kosz do wymiany. Powiem szczerze, nie chcę wiedzieć, ile ten kosz kosztuje nowy w BMW, a sprawdzę, ile kosztuje używany w dobrym stanie, bo musiałbym to klientowi powiedzieć i zobaczymy, co mi klient powie, bo naprawdę jest to rzecz, którą trzeba by wymienić. Da się z tym jeździć, ale po co ma cierpieć silnik, cały układ napędowy wału, tym bardziej, że to jest po to, żeby wszystkie wibracje przenoszone przez wał korbowy podczas pracy silnika były wytłumiane właśnie tutaj w tym miejscu. Więc powiem szczerze, że wolałbym to wymienić, jest to naprawdę zużyte. To, że tutaj mogę wypiłować i poszerzyć te szczeliny, to jest mały pikuś, bo to można zrobić. Ale najgorzej jest tym sprzęgłem, z tymi odbojami tu na sprężynach, więc ja idę zobaczyć, co się dzieje z takim sprzęgłem, czy można takie sprzęgło dostać używane w dobrym stanie, bądź regenerowane. Zapytam też chyba w BMW, ile kosztuje takie sprzęgło takiego motocykla. Tak naprawdę mówię, nie chcę wiedzieć, bo już mnie głowa boli. Nie wiem, co powie klient, ale ja to zawsze mówię. Chcesz mieć Mercedesa, to musisz mieć na to kasę. To ja to tak mówię, naprawdę. Też kupiłem ostatnio drogi samochód i uszkodził mi się radar martwego pola, który kosztuje 8 tysięcy. Niestety, chcemy jeździć dobrymi autami, no to trzeba też za naprawy płacić. Dobra, moi drodzy, ja idę zobaczyć, czy taki kosz dostanę, skonsultuję to z klientem i zobaczymy, co się będzie działo dalej, jaka będzie decyzja. Tak, moi drodzy, kosz mamy po regeneracji. Pamiętajcie, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby trafić tutaj w te dziurki bolcami tutaj od napędu pompy olejowej. Warto też sprawdzić, ja już napiąłem ten łańcuszek pompy olejowej, ponieważ to było luźne, za luźne, więc troszeczkę ten luz zmniejszyłem, żeby na przyszłość nie było jakichkolwiek niespodzianek pod tytułem jakieś stukanie tego łańcuszka. Teraz zamontuję kosz. Oczywiście, tak jak mówię wcześniej, mówiłem, trzeba zwrócić uwagę na to, żeby trafić na te bolce. Powiem wam mniej więcej, jak to zrobić. Teraz są założone nowe sprężyny i trzeba po prostu przesunąć sobie tutaj w tą jedną stronę tą zębatkę, żeby można tam było swobodnie założyć. Może tak się to uda. O, właśnie. Nie jest to proste. Zębatka jest strasznie twarda. Znaczy ta sprężyna jest strasznie twarda. O, wyszło. Tak. Teraz pociągnę sobie tutaj śrubokrętem i może tutaj. A teraz bierzemy kleszcze, takie długie, mamy tutaj łańcuch od pompy, delikatnie go przesuwamy, aż nam wskoczy w sterowki kosz. O, jest. I teraz widzimy, że tuleja tutaj siedzi elegancko. Kosz siedzi, wszystko jest ok. Możemy składać dalej z powrotem sprzęgło, które mamy zregenerowane. Potrzebujecie regenerować sprzęgło, możecie do nas przysłać, nie ma problemu, zajmujemy się tym. Ok, dobra, to ja przygotuję sobie tarczę i zacznę je montować. Ok, mamy sprzęgło poskładane, także nagrywa się to chyba, nie? Tak, nagrywanie, dobra, ok. Mamy sprzęgło poskładane, musiałem niestety wyszlifować tutaj troszeczkę w tym koszu te rowki, do których wchodzą tarcze. Nie wiem, dlaczego tak się stało, czy ten kosz się zniekształcił. Robimy mniej więcej pomiary, wszystko było ok, trudno mi powiedzieć. W każdym razie troszeczkę podszlifowałem, jest ok, tarcze wchodzą bezproblemowo. Te śruby dokręcamy na 11,2 Nm, kluczem dynamometrycznym oczywiście, wszystkie z tą samą siłą.
schodnie. Zdawałoby się, że to mała siła, ale no z taką siłą dokręcamy te śruby niestety i tak to musi być. Ok. Bardzo ważna sprawa teraz, o której powiem. Teraz będziemy zakładali dekiel z uszczelką oczywiście. Te śruby wszystkie tutaj z tego dekla są aluminiowe, pamiętajcie, żeby tutaj nie przegiąć. Też zobaczymy, z jakimi siłami trzeba to dokręcić. Jak oczywiście wcześniej mówiłem, wspominałem, uszczelkę warto założyć nową. Więc zakładamy nową uszczelkę. To nie będzie tutaj proste, bo jak widzicie, chyba te wałki, kurde, nie da się ich tak prosto wyjąć. Te wałki ustalające. Żeby założyć ten dekielek, będzie trzeba było chyba założyć na dekiel, iść przez śruby i dopiero, albo może uda się to zrobić. Ok, przyłożymy sobie dekiel, mniej więcej na pewno. Uszczelkę sobie tu, tak powiem, powiesić na tych śrubach. O. Warto, żeby te uszczelki tutaj połapać, te śruby, znaczy tę uszczelkę śrubami, żeby nie uciekła. Oczywiście ściśle to wszystko kontrolujemy. Ta uszczelka kosztuje, moi drodzy, 200 zł, więc lepiej jej nie uszkodzić. Także, jak widać, robota jest troszeczkę stresująca, można to tak nazwać. Ale no niestety, taki nasz zawód. Jeśli ktoś nie ryzykuje, jak to mówią, nie pije szampana, tak? A jeśli ktoś wszystko zrobi z głową i z przemyślunkiem, na pewno się to uda. Dobra, ja to sobie zaraz dociągnę. Jak widzicie, założyłem już ten dekiel. Moi drodzy, te wszystkie śruby, to są śruby aluminiowe, jak wcześniej już wspomniałem. Te śruby dokręcamy na 6 Nm, to jest bardzo niewiele. Ale wystarczająco, powiem szczerze, bo ja odkręcając te śruby też zauważyłem, że te śruby są bardzo, bardzo luźne. Więc, tak powiem, wygląda to, jakby to było niedokręcone, ale no niestety twardość tych śrub nie pozwala na dokręcenie z większą siłą. Moi drodzy, jeśli ktoś posiada manuala do tego motocykla, to było fajnie, bo przeszukałem internet. Nie znalazłem. Są wersje odpłatne, ale to wiecie, każdy szuka, żeby znaleźć sobie na szybko. Niestety nie znalazłem. No jak nie znajdę albo nie pomożecie, będę musiał niestety kupić. Więc jeśli ktoś by dysponował manualem tego motocykla, będę wdzięczny, naprawdę będę wdzięczny. Dobra, jeszcze musimy dokręcić. Okay. Te śruby z popychacza, sprzęgła, z docisku, tak samo na 6 Nm. Ja tutaj sobie podokręcam to i za chwilę następne wejście. Tak, moi drodzy, jesteśmy na etapie końcowym całego serwisu tego motocykla, ponieważ nie mieliśmy w nim opony, tył, przód, felgę tylną, bo była krzywa. Bardzo miękkie felgi, także uważajcie, jak będziecie jeździli. Teraz jeszcze wymiana świec nas czeka. Żeby wymienić świece, oczywiście trzeba demontować całą głowicę, spuścić płyn chłodniczy. Niestety tak to wygląda. To by było na tyle, moi drodzy. Jeśli film wam się podobał, może o tak, żeby było mnie widać. Tak. Jeśli film się podobał, łapka w górę oczywiście. Jeśli nie, to łapeczka w dół. Subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam do innych filmów na naszym kanale. Myślę, że coś znajdziecie ciekawego dla siebie. Pozdrawiam serdecznie.